Tak, to za mną to jest moje miasto, które jest pod łóżkiem, a dlatego tu je teraz widzicie, bo materac jest tam na ziemi, bo mój pies miał operację na nogę, no i musieliśmy spać na ziemi, żeby nie skakał z łóżka. Cześć! Moje fany! Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś taki trochę poruszymy sobie inny temat, mianowicie dlaczego mielibyście mnie lubić na takich innych miejscach, jak jest Facebook czy jak jest Instagram. Jest kilka powodów, które za tym przemawiają, a ja je wam teraz właśnie w tej chwili wymienię. Przede wszystkim, kochanieńcy, jeżeli będziecie mnie lubić w takim miejscu jak Facebook chociażby, powodujecie, że jest mi niezmiernie miło. Ale to oczywiście jest korzyść dla mnie. Jaka jest korzyść dla was? Przede wszystkim nie przegapicie ani jednego odcinka, ponieważ właściwie o praktycznie każdym odcinku piszę właśnie na każdym z moim profilu. I to nie tylko na moim Lego Zaurze, ale też na innych profilach o tym piszemy. Dodatkowo bardzo często piszemy sobie o tych odcinkach znacznie wcześniej niż one są ujawnione. Także czasem macie pół godziny, czasem godzinę, a czasem nawet dzień wcześniej macie informację, co się w najbliższym czasie ukaże o tej godzinie 14, co sami przyznacie, no jest nie lada bonusem. Dodatkowo, jeżeli już mówimy właśnie o takimś wcześniejszym dawaniu filmików, informacji o filmikach, często macie również spoilery, nie tylko tego, czego się możecie spodziewać jutro, pojutrze i tak dalej, ale w ogóle w najbliższym czasie. Czasem się zdarza rzucać na przykład, co już kupiłem, ale dopiero będzie w unboxingu na filmiku za kilka dni albo nawet tygodni i tak dalej. Możecie być dużo bardziej na bieżąco na moim kanale, możecie się czegoś spodziewać. Pewnie nieraz widzicie właśnie na YouTubie właśnie taką informację, że o, ja już widziałem i tak dalej, w komentarzu ktoś pisze, właśnie stąd widział, że to będzie, bo lubi mnie na fejsie. Tak samo ma się to do tego, na przykład jest jakaś awaria, padnie mi prąd w domu, padnie mi internet, to właśnie facebookowicze mają taką informację na bieżąco z pierwszej ręki. Oni wiedzą, że nie ma co czekać na filmik, bo coś się uszkodziło. Wiedzą, że wyjechałem na weekend, nie odpisuję na komentarze, nie powiecie mi, że to nie jest jakaś korzyść. Jeżeli już chodzi o taką komunikację, często również na takim Facebooku możecie ze mną bezpośrednio porozmawiać. To nie jest komentarz na YouTubie, to nie jest, wiecie, luźna gadka. Możecie sobie wprost, indywidualnie napisać, a ja w większości osób sobie po wszystkim odpisuję, więc możemy sobie naprawdę pogadać face to face, choć nie dosłownie. Czasem jest też tak, że rzucam jakąś debatę, na przykład ogólnie na mój profil, wy się wypowiadacie, wymieniamy, robimy burzę mózgów, burzę zdań. Kolejny fajny powód, by nasze Lego środowisku sobie porozmawiać o czymś, co nas intryguje, ciekawi, poznać wasze opinie. Jeżeli już chodzi o poznać wasze opinie, no może nie bardzo często, ale często zdarza mi się również was pytać o opinię. I to nie jest tak, że tylko pytam, hej, jaka jest wasza opinia? Owszem, tak też się zdarza, wy mi piszecie, jest ok. Czasem to wy dosłownie macie wpływ na mój kanał, bo dosłownie was pytam nawet, co kupić, co jutro wrzucić, co nakręcić i tak dalej. Wy mi dajcie odpowiedź, a ja bardzo często właśnie to robię, tak? Kolejny świetny powód, by lubić mnie na fejsie, udzielać się. Nieraz tam były jakieś ankiety, które odpowiadaliście na nie, a ja właśnie dokładnie to robiłem. Dodatkowo, czasem zdarza się, jeżeli wam jest mało moich filmów, czasem od święta zdarzy się, że na takiego Facebooka rzucę jakiś dodatkowy film. Nie jest to nie wiadomo co, nie są to recenzje, niemniej takie smaczki czasem się zdarzają i ich na YouTubku nie zobaczycie, a właśnie na moim Facebooku zobaczycie takie rzeczy. Tak samo jak zobaczycie dużo fajnych zdjęć, które często sobie robię prywatnie, i tutaj dochodzimy też do sedna Instagrama. Jeżeli lubicie ładne zdjęcia Lego, klimatyczne zdjęcia Lego, staram się jak mogę by je robić i wrzucam je sobie właśnie na swojego Instagrama. Polecam wam już w tej chwili Lego Zaur na Instagramie. Pełno świetnych zdjęć, kilka razy w tygodniu dodaję ładne zdjęcia. One są może trochę mniej spoilerem, bo po prostu one mają być fajne, ładne i szybko się przeglądać. Niemniej tak jeszcze się dzieją, a już niedługo wchodzę na Instagram również z filmikami jakimiś tam pokrótkimi, czyli naprawdę jest mnie po co i jak najbardziej warto obserwować. Dodatkowo jeszcze, jeżeli myślicie, że to jest mało, jest pełno dodatków, jakichś informacji ode mnie, moich opinii, innych zdjęć, ciekawostek o moim kanale. Na przykład wielu fanów serialu drugiego sezonu Lego Zaur City już na początku sezonu, patrzcie ile rzeczy wiedziało o tym serialu, bo tak, Takie właśnie smaczki napisałem na Facebooku. Facebookowi mają lepiej po prostu, więc warto być w tym gronie. Patrzcie, ile nie wiedzieli i w przyszłych sezonach również tyle się będzie działo. Wiele smaczków, o których nie mówię na YouTubie, o których zapomniałem powiedzieć, właśnie tam sobie dogrywam, dopisuję i możecie tam to poznać. Możecie być dużo bliżej mojej osoby, możecie znać dużo więcej moich prywatnych opinii, możecie ze mną pogadać, pełno innych smaczków, spoilery macie. Decydujecie o tym, co może być na moim kanale, decydujecie o formie nawet, jakiej będę rzucał filmiki czy inne rzeczy. Widzicie znacznie więcej, jesteście znacznie bliżej mnie, czy tu, czy na Instagramie. Sami więc widzicie, że jak najbardziej warto lubić mnie w tych miejscach, bo naprawdę będziecie znacznie bliżej mnie, klocków, mojego kanału, będziecie bardziej znacznie na bieżąco i będziecie sobie mogli... I ta imersja między nami będzie dużo większa, także kochani, bardzo serdecznie w tym momencie zapraszam Was zarówno na mojego Facebooka, jak i na mojego Instagrama. Właśnie tutaj w dole macie opisy, w komentarzu, kto ma, niech wchodzi, niech mnie lajkuje, niech mnie tam polubia, bo naprawdę też mi się podoba taka komunikacja między nami i fajnie, że możemy robić coś poza YouTube'em, który jest takim biernym po prostu rzucaniem filmików, tak? Widzimy się, mam nadzieję, więc w tamtych miejscach. Wam dziś dziękuję za kolejny wspólny odcinek i widzimy się już wkrótce w kolejnych. A ja teraz do pieska.